Miasto Hojnów położone jest w województwie dolnośląskim w zachodniej części powiatu Lednickiego. Zajmuje powierzchnię ponad 5 km2 i ma 12 tysięcy mieszkańców. A tutaj miasta jest znakomite położenie w sąsiedztwie autostrady A4, dlatego ulokowano tu pod strefę specjalnej strefy ekonomicznej Legnica. W Hojnowie zarejestrowanych jest ponad 800 podmiotów gospodarczych. Dominujące branże to handel, naprawa pojazdów samochodowych i budownictwo, a także przemysł metalowy. Mnogość firm i coraz większe potrzeby mieszkańców powodują, że władze samorządowe stale inwestują w rozwój sieci wodno kanalizacyjnej Ostatnio za ponad 3,5 miliona złotych przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków. Powstało też prawie 1000 metrów nowej sieci odprowadzania ścieków na osiedlu domków jednorodzinnych. W trakcie realizacji jest projekt instalacji systemu fotowoltaicznego na miejskim basenie, obok którego wyświetlana jest informacja o stanie powietrza. Takich tablic w mieście jest pięć. Miasto Hojnów zarządza także nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi. Dwie szkoły mają doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe, a także zaplecze sportowe, w jednej ze szkół są nawet korty do skłosza. Powstał także miejski żłobek prowadzący trzy grupy dla małych dzieci. Inwestowano także w poprawę bezpieczeństwa, co zaowocowało remontem prawie czterech kilometrów miejskich dróg i 3 km chodników. Powstały nowe parkingi, a na 13 ulicach wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED poprawie bezpieczeństwa służy także stały monitoring wizyjny sfinansowany przez miasto. Funkcjonariusze czuwają także podczas wielu imprez kulturalnych, a tych miasto Hojnów, w ciągu roku organizuje wiele, to między innymi festiwal tkactwa i rękodzieła artystycznego, przegląd piosenki przedszkolnej Bambiniada czy muzykowanie nad skorą. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, z tańca, śpiewu, muzyki czy plastyki, miejski ośrodek kultury, sportu i rekreacji prowadzi w nowoczesnym budynku, który był remontowany w 2015 roku. Ośrodek nadzoruje także obiekty sportowe, stadion miejski z bieżnią, boiska ze sztucznią nawierzchnią, korty tenisowe czy nowo oddane skatepark i pump track. Miasto Chojnów prowadzi też muzeum regionalne, którego tradycje sięgają 1908 roku. To obowiązkowe miejsce na turystycznej mapie okolicy, tak jak odnowiona 15 wieczna baszta tkaczy i inne zabytki, które przypominają o 700-letniej historii miasta. Spokój, cisza i piękne widoki to atuty zrewitalizowanych ostatnio dwóch miejskich parków, w których powstały nowe ścieżki, place zabaw czy tereny rekreacyjne. Miasto Hojnów, wzorowa gmina 2023.